Szanowni Państwo, mamy przyjemność powitać wszystkich na premierze tegorocznego bolidu zespołu wyścigowego Politechniki Poznańskiej PUT Motorsport. Dzisiejszą uroczystość poprowadzą lider zespołu Agnieszka Szatkowska oraz lider techniczny Mateusz Matusiak. Jak mogli Państwo zobaczyć, historia naszego zespołu sięga roku 2015 i jest bogata w liczne sukcesy na arenie międzynarodowej. 6 lat zmagań w kategorii bolidów o napędzie spalinowym pozwoliła nam zdobyć doświadczenie z zakresu dziedzin takich jak mechanika, wytrzymałość materiałów, mechanika płynów, logistyka, zarządzanie oraz marketing. Ciężka praca została wielokrotnie wynagradzana poprzez zdobywanie poszczególnych stopni podium. Zwieńczeniem poszczególnych sukcesów było zwycięstwo w konkurencji Acceleration na torze Most w Czechach, które zdobyliśmy z bolidem Rusałka. Jednak pewna era się kończy. W tym roku zdecydowaliśmy się na rewolucję. Dzięki ciężkiej pracy i doświadczeniu zdobytemu w ostatnich latach, dziś prezentujemy Państwu pierwszy w historii zespołu bolid o napędzie elektrycznym. Jest to dla nas ogromny przełom, nowe wyzwanie. To wszystko nie byłoby możliwe bez wsparcia uczelni. Na początku chcielibyśmy podziękować za wieloletnie wsparcie i zaufanie oraz wiarę w powodzenie projektu panu profesorowi Tomaszowi Łodygowskiemu oraz panu profesorowi Jackowi Goc, którzy w tym roku zakończyli kadencje rektorskie. Podziękowania za wieloletnią współpracę pragniemy skierować także do pana kanclerza Janusza Napierały. Tegoroczna konstrukcja nie powstałaby także bez ogromnego wsparcia ze strony obecnych władz uczelni, jego magnificencji rektora Teofila Jesionowskiego, pani prorektor do spraw kształcenia Agnieszki Misztal, pana prorektora do spraw współpracy międzynarodowej Pawła Śniatały. Obecna sytuacja na świecie nie ułatwiła nam tegorocznego wyzwania. Poza nowym środowiskiem, w jakim musieliśmy się odnaleźć, nastąpił wybuch pandemii, który na pewien czas wstrzymał prace warsztatowe. COVID-19 negatywnie wpłynął również na gospodarkę, przez co poszukiwanie wsparcia wśród poszczególnych firm było trudniejsze niż zwykle. Dlatego jesteśmy dozgonnie wdzięczni naszym partnerom, którzy pomimo ciężkich sytuacji dostrzegli w naszej konstrukcji potencjał i innowację, w której warto zainwestować. Chciałbym poprosić do zabrania głosu lidera grupy marketingu Wiktora Jankowskiego. Witam Państwa. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim partnerom, którzy mimo tych jakże ciężkich czasów dołożyli swoją cegiełkę do powstania naszego bolidu. W szczególności dziękujemy naszej Alma Mater Politechnice Poznańskiej, bez której to wszystko nie byłoby możliwe. Wydziałowi Inżynierii Lądowej i Transportu, Wydziałowi Mechanicznemu, Wydziałowi Architektury oraz Instytutowi Robotyki i Inteligencji Maszynowej. Dziękujemy również Urzędowi Marszałkowskiemu i Powiatowi Poznańskiemu oraz firmom FFK, KGL, V-Grade, Tubes International, Aeroklub Poznański, MALE, Mood Agency, Melasta, Mesco, Albeco, Profitechnik, GM Microprint, Knipex, WH Technologies, Itzwrap, TME, Berlok, ABC Brakes, Autopaka, Igus, LSA Gunter, DPS Software, Kagotis, GRM, TR Solution, Tegraf Q, Dreftur, Ataszek, Biuro Styl, Rayleigh Shop, Lakiery Samochodowe Poznań, First Gear, Detailing Shop, Numerika, Unitec, Air Products, Łukasiewicz Instytut Pojazdów Szynowych Tabor, Bednary Driving City, Xero Projekt, Infotech CNC, Prema, Unam Złotów oraz Aniger. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za tegoroczną współpracę i pragniemy poinformować, że wszystkie certyfikaty współpracy zostaną przekazane. Szczególne podziękowania chcielibyśmy skierować do opiekuna zespołu, pana profesora Grzegorza Ślaskiego, który doglądał naszych prac i zawsze służył pomocą. Bez niego to wszystko nie byłoby możliwe. Panie profesorze, dziękujemy. Nasze działania to nie tylko słowa, ale przede wszystkim czyny, które chcielibyśmy Państwu przedstawić w formie filmu z fazy wykonawczej.
Szanowni Państwo, nadszedł długo wyczekiwany moment prezentacji szóstego bolidu zespołu PUD Motorsport. Przed Państwem Ewarta. Chcielibyśmy zaprosić poszczególnych menadżerów grup konstrukcyjnych. Grupa kompozytów składa się z dwóch działów: konstrukcji nośnej oraz aerodynamiki. Głównym zadaniem grupy konstrukcji nośnej było zaprojektowanie oraz wykonanie przestrzennej ramy stalowej bazującej na pierwszym bolidzie spalinowym Warcie. Rama stalowa jest przede wszystkim konstrukcją niezawodną, co było w tym sezonie priorytetem. Dużą uwagę skupiliśmy również na ergonomii kierowcy, odpowiednim zaprojektowaniu oraz umiejscowieniu wszystkich komponentów mających bezpośredni kontakt z kierowcą. W tym celu wykorzystane zostało stanowisko odzwierciedlające pozycję kierowcy w bolidzie. Do zadań konstrukcji nośnej należy również wykonanie obliczeń, symulacji oraz badań niszczących materiałów alternatywnych, głównie włókna węglowego oraz aramidowego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów udało nam się obniżyć masę pojemnika na baterię wysokiego napięcia o 60% względem wykorzystania materiałów konwencjonalnych. Głównym zadaniem działu aerodynamiki było zaprojektowanie, zasymulowanie oraz wykonanie pakietu aerodynamicznego składającego się z przedniego i tylnego skrzydła, podłogi i dyfuzora oraz sekcji bocznych. Szeroko wykorzystane zostało włókno węglowe oraz lekkie materiały przekładkowe, które tworzyły kompozyt przekładkowy mający właściwości dużej sztywności, wytrzymałości, a przy zachowaniu jednocześnie bardzo niskiej masy. Bardzo ważnym elementem w przypadku bolidu elektrycznego jest uzyskanie niskich wartości oporu powietrza przy jednoczesnym wytworzeniu dużej siły docisku. Reprezentuję grupę napędu elektrycznego. W bolidzie Ewarta byliśmy odpowiedzialni za 4 komponenty: akumulator, silnik, falownik oraz wiązkę wysokiego napięcia. Opowiem teraz kilka szczegółów na temat każdego z nich. Akumulator. Jest to nasza własna konstrukcja. Wybraliśmy ogniwa litowo-polimerowe. Mamy ich dokładnie 140 sztuk, wszystkie połączone szeregowo. W ten sposób uzyskaliśmy napięcie wyjściowe wynoszące ponad 500 V. To w połączeniu z pojemnością, jest to około 15 Ah, daje po naładowaniu około 8 kWh energii. Akumulator jest w stanie zapewnić prąd o wartości ponad 200 amper. Wyposażony jest w nasz autorski system monitorowania stanu. Silnik. Producentem jest firma Emrax ze Słowenii. Jest to silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, chłodzony wodą. Jego parametry to moc maksymalna wynosząca 100 kW oraz moment obrotowy wynoszący około 200 Nm. To wszystko przy masie zaledwie 12 kg. Falownik. Producentem jest firma Unitec z Niemiec. Jest przeznaczony dla napędów do 100 kW. Daje szerokie możliwości ustawiania parametrów, co wykorzystujemy na hamowni. Jest chłodzony wodą. Wiązka. Przede wszystkim kierowaliśmy się tym, żeby była bezpieczna dla kierowcy oraz odporna na warunki atmosferyczne. Jej główne zadanie to przeniesienie całej mocy z akumulatora przez falownik do silnika. Jako grupa elektryki odpowiadamy za wszystkie układy niskiego napięcia oraz wiązkę elektryczną. Postaram się teraz Państwu przybliżyć pewne szczegóły związane z właśnie elektryczną częścią naszego samochodu.
Głównym jej elementem jest akumulator niskiego napięcia. Złożony jest z ogniw litowo-polimerowych. Łącznie wytwarzają one napięcie około 16 V. Akumulator od samego początku i swoich pierwszych projektów, aż po finalną wersję, w całości powstał na naszym warsztacie. Podczas projektowania wiązki elektrycznej bardzo ważne dla nas jest bezpieczeństwo kierowcy, ponieważ odpowiada ona za połączenie wszystkich obwodów właśnie bezpieczeństwa. Integralną jej częścią jest magistrala CAN, która pozwala na wymianę informacji pomiędzy wszystkimi układami w czasie rzeczywistym podczas jazdy. Odpowiadamy także za zaprojektowanie oraz wytworzenie wszystkich układów pomiarowych. Należą do nich m.in. karta pomiarowa czy układ pomiaru siły hamowania. Grupa zawieszenia odpowiedzialna jest za dostarczenie optymalnej ilości przyczepności mechanicznej oraz przeniesienia momentu obrotowego generowanego przez silnik elektryczny na koła tylnej osi. Jednocześnie zadbać musimy o zachowanie balansu oraz stabilności bolidu. Grupa ta ma swój wkład również w bezpieczeństwo kierowcy, projektując układ hamulcowy z własnymi wentylowanymi tarczami hamulcowymi. Głównymi założeniami na ten sezon było zminimalizowanie masy nieresorowanej bolidu z jednoczesnym zachowaniem wytrzymałości oraz niezawodności każdego z układów. W tym celu każdy konstruktor zastosował innowacyjne materiały, takie jak kompozyty oraz stopy lekkie, w m.in. felgach wykonanych ze stopów magnezu oraz z tytanowych stabilizatorach, które idealnie balansują ze sobą niską masę własną ze sztywnością każdego układu. Nasza tegoroczna konstrukcja zakwalifikowała się na 4 rundy zawodów klasy Formula Student. Niestety, z powodu pandemii większość rund zostało odwołanych. Jednak udało nam się wystartować w jedynej na świecie rundzie zawodów z konkurencjami dynamicznymi, które odbywały się zdalnie. Było to Spaß und Liebe. Dzięki uprzejmości naszego wieloletniego partnera, Aeroklubu Poznańskiego, mogliśmy podjąć rywalizację na terenie lotniska w Kąkolewie. Musimy dodać, że pośród wszystkich zgłoszonych drużyn byliśmy jedyną, która wystawiła tegoroczny bolid. Pozostałe zespoły korzystały z konstrukcji z zeszłych lat. Nie jest to koniec naszych zmagań w tegorocznych zawodach. W grudniu czeka nas runda zdalna Formula SAE Australazja. Podczas wydarzenia ocenione zostaną konkurencje statyczne. Przeprowadzona zostanie również inspekcja techniczna, która ma na celu sprawdzenie zgodności powstałej konstrukcji z regulaminem zawodów Formula Student. Ten rok nie zaowocował jedynie pracami nad tą konstrukcją. Równocześnie zaczęliśmy pracę nad pierwszym bolidem autonomicznym w Polsce. O szczegółach opowie Państwu menadżer grupy Driverless Mateusz Piechocki. Ostatni rok w grupie Driverless pozwolił na rozpoznanie i przygotowanie do pracy nad systemem autonomicznym. Teraz razem z Instytutem Robotyki i Inteligencji Maszynowej rozpoczynamy pracę nad pierwszym w historii zespołu bolidem Driverless. Po wprowadzeniu regulaminowych drobnych poprawek w układzie kierowniczym i hamulcowym oraz dodaniu układu bezpieczeństwa w postaci awaryjnego systemu hamowania jesteśmy w stanie rozpocząć pracę nad systemem autonomicznym. W skład tego systemu wejdą sensory, takie jak na przykład LiDAR, IMU, GPS, a także zaprojektowany przez nas system wizyjny. Będą one odpowiedzialne za percepcję bolidu. Dodatkowo wszystko to będzie przetwarzał system autonomiczny, który będzie w stanie interpretować dane i odpowiednio sterować układami wykonawczymi. Mamy nadzieję, że jak najszybciej zobaczymy bolid, który sam jeździ. Premiera Ewarty dobiega końca. Dziękujemy Państwu za zdalną obecność. Zachęcamy do obserwowania nas w social mediach, by być na bieżąco z poczynaniami naszego zespołu. Dziękujemy.